Na terenie drugiego liceum ogólnokształcącego powstał skwer pamięci sowieckich ofiar, Tczewski Panteon Katyński. Teraz można też podziwiać charakterystyczny mural uzupełniający artystyczną instalację otwartą 4 kwietnia w rocznicę egzekucji w Katyniu. Tczewski Panteon Katyński jest miejscem pamięci ofiar reżimu stalinowskiego, Polaków, w tym Tczewian zamordowanych w okresie II wojny światowej. Na ten szczególny pomnik składają się granitowe epitafium przemocowane do słupów symbolizujących sowieckie obozy koncentracyjne oraz aleja utworzona z zasadzonych 20 dębów kolumnowych dedykowanych 50 ofiarom z terenu powiatu tczewskiego, które zginęły w Katyniu z rąk Sowietów. Pomysłodawcą tego monumentu jest Stefan Kukowski, wielki kanclerz przeoratu pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, podobnie jak muralu wieńczącego to dzieło. Projektując całość, uwzględniłem także i tą stację transformatorową, ten budyneczek, dlatego że ona jest tłem i powinna być w całości wkomponowana. No i Zarząd Energii zgodził się na to, żeby powstał także i mural, który jak najbardziej koresponduje z tym, co jest na tym panteonie. Ważnym elementem kompozycji muralu budzącym silne emocje są cytaty. Pierwszy z wiersza franciszkanina, wykładowcy teologii pastoralnej, poety i krytyka zarazem, Eligiusza Dymowskiego, bo nie można zakopać pamięci w dołach. Oraz drugi Adama Mickiewicza, jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Przede wszystkim chodzi o pamięć. My im nie możemy pomóc, możemy wspomóc ich pamięcią i modlitwą. Nie możemy zakopać pamięci w dołach, jak to miało przez kilkadziesiąt lat. Więc w tej chwili należy uwzględniać także i to, żeby młodzież pamiętała. Stąd jest idealne tutaj miejsce. Życzliwość dyrekcji, ale i uczniów powoduje, że ten panteon żyje i żyć będzie. I żyć będzie. Panteon to nie tylko miejsce hołdu i zadumy. To miejsce wieloznaczne, gdzie odbywać się będą różne inne patriotyczne wydarzenia. W zamyśle już są uroczystości związane właśnie też z tym miejscem. Zgadza się. Nie tylko w kwietniu, kiedy będzie rocznica otwarcia Panteonu, ale już 4 marca będą tutaj bardzo szerokie uroczystości związane z biegiem tropem wilczym, gdzie współorganizatorem jest też drugie liceum. Teren Panteonu Katyńskiego zmienia się i nabiera charakteru. Dęby się rozrastają, a biegnącą do pamiątkowej tablicy alejkę wyłożono brukową kostką.